przy aberracji czasoprzestrzennej, przy pozornym horyzoncie czarnej dziury można teoretycznie otworzyć tunel czasoprzestrzenny, zakładając, że zgodnie z prawem Schrödingera numer 2 A będzie równy 15 i będzie wprost proporcjonalny do krzywego Einsteina? Oczywiście, to jest zupełnie proste. Powiedziałbym nawet, że trywialne. Potrzebne są do tego dwa kamertony, trzy maszyny Wim-Schusta i jedno wahadło Foucault. Zatem zaczniemy doświadczenie. Zastanawiam, czy ta promocja w Tesco z ogórkami za 2,99 jest nadal aktualna? O, jaki fajny ptaszek! To chyba cieciaradka. Tak, to na stówę cieciaradka. O, dzik! O Jezu, jaki fajny dzik! O, jest drugi dzik! Jeden na drugi. O, fuj! Kim jesteś? Jestem twoimi przemyśleniami. A co tu robisz tak sam po środku lasu? No, rozmyślam. To tak jak ja! A chcesz być moim lepszym przyjacielem? Nie! Drzewa są! Cholera! O! Jeszcze. A mówiłem, żeby trzymali się razem. Już czas. Na szczęście zawsze noszę przy sobie odpowiedni sprzęt. Pas z oporządzeniem. Kapelusz maskujący. Obowiązkowa rzecz. Bierzemy jeszcze kettlebag. Ja. Mam tutaj coś jeszcze? Nie, to nie pasuje. Nawet pozornie bezpieczny las
może czeka na wasze życie i okaza się śmiertelną pułapką. Każde wyjście z samochodu w nieznanym terenie może być początkiem naprawdę wielkich problemów. Jest ciężko, ale nigdy nie wolno się poddawać. Coś się zbliża. Albo ktoś. Ręce do góry! A mam cię, bratku! Jakiś dzieciak. A co ty robisz tutaj, brateńku? Skąd ty jesteś? Zgubiłem się. Daleko do Warszawy? Do Warszawy? Warszawy powiem? A co cię wzięło? Grzybów szukasz? Tak po lesie łazisz, jest wojna! Jaka wojna? Co za wojna? No jak to jaka? W 39 najpierw Niemcy, a później Ruscy, tak z dwóch stron. No i poszliśmy w las. No i tak siedzimy tutaj, w tym lesie. 44. Jaki 44? Niemcy teraz z nami są! A tu się porobiło. Niemcy z nami? A Ruscy? A Ruscy co z ruskimi? Ruscy dalej nas dbają, jak po staremu. Jeszcze chwila i zobacz, co wywianą. Bandyty! No bratku, idziemy. Może ty do domu nie wrócisz.